Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj 3 grudnia, jest niedziela, jest to pierwsza niedziela Adwentu. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg? Tak, iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i stąpił przed Tobą. Zatrzęsłyby się góry. Stąpiłeś, przed Tobą zatrzęsły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić siebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. W dzisiejszym fragmencie z księgi proroka Izajasza czytamy o Izraelitach, którzy pogrążyli się w grzechu. Prorok skarży się przed Bogiem, że pozwala ludziom błądzić z dala od Niego. Nikt się nie zbudził, by się chwycić siebie. Nie tylko człowiek, który się oddala od Boga, pogrąża się w ciemności, ale i całe narody. Grzech, choć jest indywidualny, dotyka zawsze wspólnoty, dotyka całej wspólnoty. Podobnie przebudzenie jednego człowieka wpływa na innych. Twój osobisty grzech ma wpływ na życie innych. Twoja świętość również. Nie zapominajmy o tym. Jeżeli ty będziesz święty, to inni będą się uświęcać. Jeżeli ty będziesz grzeszył, to inni też będą pogrążać się w grzechu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.